Aktywiści mówią wprost, przeprowadzone prace zaprzeczają idei parku rzecznego, który z założenia powinien pozostać terenem dzikim. Ich zdaniem likwidacja części naturalnej roślinności na rzecz nasadzeń oraz wybudowanie ścieżek sprawiły, że tereny przy Wildze stały się kopią innych miejskich parków. Ścieżek można było zrobić trochę mniej, można je było zrobić trochę węższe. Nie trzeba było robić drogi rowerowej przy samej rzece, tylko przesunąć na drugi skraj parku i zostawić spacerowiczom, którzy spacerowali tam przez ostatnie ileś lat przy rzece. Park można urządzić w taki sposób, żeby był dostępny dla wszystkich, ale jednocześnie, żeby stanowił formę ochrony przyrody. Nie trzeba go urządzać w 100%, wycinać naturalnej roślinności, po czym twierdzić, że to jest w dalszym ciągu dziki park. Mówi Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Aktywiści mają pretensje, że mimo wielokrotnych próśb o zmiany w przygotowanej koncepcji, za każdym razem słyszeli odmowę. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej urządza teren po swojemu. Pierwotnie miała być meandrująca ścieżka przez środek parku. Jej po prostu nie ma, mimo że na projekcie budowlanym jest. I tak samo projekt, który w tym momencie właśnie wystartował. Mamy nadzieję, że na podstawie doświadczeń z etapu pierwszego, gdzie zrezygnowano z tej ścieżki, że też zostaną poczynione jakieś korekty. Próbowaliśmy z panem dyrektorem przez 7 miesięcy się spotkać. Cały czas powtarzał, że projekt jest ostateczny. Dodaje Piotr Cieśla z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej wyjaśnia z kolei, że prace przeprowadzono tak, aby zachować walory tego terenu i jednocześnie udostępnić go dla wszystkich mieszkańców. Z jednej strony mamy troskę o przyrodę, mamy alejki, które są specjalnie wykonane z nawierzchni tak zwanej mineralnej, pełni przepuszczalnej dla wody. Mamy krawężniki, które są drewniane, mniejsza ingerencja, niebetonowe. No myślę, że to jest rozwiązanie, które z jednej strony pozwala na zachowanie tej dzikości w tym miejscu, a z drugiej strony dzięki tym działaniom, które wykonaliśmy na pierwszym etapie, park jest w pełni dostępny dla wszystkich. Piotr Kempf dodaje również, że park przy Wildze znacząco różni się od miejskich ogrodów, które przygotowywano do tej pory. Jest to pierwsza tego typu realizacja w Krakowie. Wszyscy uczymy się i przyglądamy się temu, jak będzie przyroda radziła sobie z tą ingerencją, którą wykonaliśmy. Natomiast no, nawet będąc w parku, ciężko jest go porównać choćby nawet do ostatnio oddanego do użytku parku Jerzmanowskich czy parku Duchackiego. To zupełnie inny, bardzo naturalny park. Uwagi zawsze będą. Naszą rolą jest godzić te potrzeby zarówno rowerzystów, osób starszych, dzieci, tak żeby można było z tych terenów zielonych korzystać w pełni. W kolejnym etapie prac przy Parku Rzecznym Wilga w rejonie osiedla Cegielniana powstanie z kolei siłownia na świeżym powietrzu. Zdaniem biologa Kamila Szczepki wykonane dotąd prace i kolejne planowane zadania przeczą definicji parku rzecznego. Park rzeczny jest miejscem, gdzie to przyroda jest tą najważniejszą wartością. To jest miejsce, gdzie mieszkańcy miasta mogą obcować z dziką przyrodą, której tak na co dzień nie mają. Parki rzeczne są tą okazją, żeby tej dzikiej roślinności doświadczyć po prostu namacalnie tuż pod naszymi oknami. Na terenie Parku Rzecznego Wilga występuje szereg dzikich roślin, może nie chronionych, ale roślin, które kiedyś były znane, a dzisiaj o nich zapominamy, jak choćby glistnik, jaskółcze ziele. Niegdyś ceniona roślina, dzisiaj już troszeczkę zapomniana. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje jednak o cierpliwość i oceny po ostatecznym zakończeniu prac wiosną przyszłego roku. Joanna Orszulak, Radio Kraków.